to jest. Nagraj film u domku. W dowód wdzięczności przyjmij ten pasztet. W kółko pytacie o altanę, dlatego dzisiejszy odcinek będzie o altanie. Zapraszam Was do oglądania. Niezależnie jaką altanę wybierzecie, będziecie potrzebowali zbudować pod nią podstawę. No chyba, że murujecie altany, no to wtedy wybór jest prosty. Natomiast jeżeli decydujecie się na jakąś gotową do postawienia lub złożenia na czymś, to wybieracie pomiędzy dwoma rozwiązaniami. Pierwsze z nich to bloczki na utwardzonym gruncie, a drugie to jest lany fundament, czyli fundament betonowy. Ja zdecydowałem się na fundament betonowy, ale opowiem Wam też trochę o tym z bloczków. Fundament możemy wybudować z takich bloczków. Nie kosztują zbyt wiele, bo zależnie od sklepu około 3,5, 4 do 5 zł maksymalnie, ale to już są naprawdę zdziercze oferty. Nawet jeżeli zużyjecie 50 albo 60 takich bloczków, będzie to znacznie tańsze niż lanie betonu. A tutaj mamy przykład altany, która stoi na fundamencie z bloczków betonowych. Jest tutaj około 60 bloczków i te bloczki stawia się nie na ziemi, ale wyjmuje się humus, czyli tą warstwę miękkiej ziemi, bo bloczki by się zapadły, wypełnia się ją specjalnym kruszywem, a następnie takie kruszywo ugniata skoczkiem budowlanym czy zagęszczarką, chociaż zagęszczarka jest trochę ciężka i raczej używa się do tego narzędzi ręcznych. Tutaj dodatkowo dla osłony przed gryzoniami najpewniej została wylana taka warstewka, myślę, 5-centymetrowego betonu i w 100% chroni przed tymi wszystkimi nornicami, kretami i innymi takimi. Nie da się ukryć, że taki fundament jest fajnym rozwiązaniem, dlatego że jest tani, dlatego że robi się go bardzo szybko, o wiele szybciej niż fundament murowany, no i że działa. To jest jego największy atut. On po prostu jest i działa. Możecie sobie na nim postawić domek. Natomiast, no jeżeli chodzi o mnie, no normalnie nie. Ja nie chcę mieć altanki na betonowych bloczkach. Ja nie chcę mieć na cegiełkach czegoś. No po prostu nie chcę. Chciałem mieć murowany dla samej tej swojej polskości, że musi być dużo betonu. Musi być dużo betonu i ja wtedy jestem spokojny. Ale to podejście ma też swoje bardzo duże zalety. Na przykład ciężko ogryzonie w takim fundamencie. A jeżeli nie zabezpieczycie się odpowiednimi siatkami, czy nie wylejecie sobie tam jakiejś warstewki betonu w fundamencie na bloczkach, no to liczy się z tym, że kiedyś zmarznięta nornica albo inny szczurek przyjdą sobie ogrzać się do waszej chatki, zrobią sobie miły tunelik i nawet nie będziecie wiedzieć, skąd dochodzi chrupanie. Więc może dwa razy się zastanówcie, zanim postawicie domek bez zabezpieczenia przed gryzoniami. A teraz trochę o tym drugim najpopularniejszym sposobie, czyli o fundamencie murowanym. Okej, ale ile kosztuje taka impreza? Ile kosztuje zrobienie takiego fundamentu? I sam szalunek na fundament, czyli ta foremka, która trzyma beton, kosztowała mnie równo 0 zł. A to dlaczego? Dlatego, że miałem blachę falistą i miałem dosłownie kilka desek, które pomogły mi zbić tę blachę falistą. Resztę obsypałem ziemią, tak żeby po prostu ta blacha była sztywna. I nie wydałem na to nawet złotówki, więc na pewno odszedł mi jakiś spory całkiem koszt. Chociaż skoro ja zrobiłem to ze śmieci, to wy też możecie zrobić to ze śmieci. Poszukajcie śmieci u siebie w domu. A za cement zapłaciłem 700 zł. Tylko że ja kupiłem całkiem sporo tego cementu i on mi został jeszcze i wykorzystałem go na 5 różnych innych sposobów. Więc wydacie pewnie mniej.
też zależy, czy będziecie mieli tak samo jak ja działkę, która jest krzywa i muszę z jednej strony po prostu podlać tego betonu, czy może macie super prostą i nie wiem, robicie 30 cm tego głębokości tego szalunku i macie gotowy fundament, więc możecie zapłacić mniej. Już komary, jeszcze komary. Już myślałem, że w tym zimnie to zginął. Co dalej? Żwir, 450 zł. Betoniarkę miałem. Uważam, że jest konieczna, jeżeli chcecie to robić sami. Nie wymieszacie tego w taczce. I woda, no ale to nie liczymy. Pomagał mi kolega, któremu płaciłem. No i też sam dużo czasu tu spędziłem. Można to też liczyć jako tam kasę. Powiedzmy, że całość zajęła mi 4 dni. 4 dni pracy dwóch osób. I teraz jakby sobie to policzyć, to beton, który by był mi potrzebny na zrobienie tego fundamentu, spokojnie, z powodzeniem mógłbym zamówić z betoniarni. Wy nawet nie musicie jakiejś dobrej jakości tego betonu robić, jeżeli ostatnią warstwę murujecie. No ale dobra, już pal diabli. Zaprawa do bloczków. To jest dosłownie parę worków. Ile tam kupiłem worków? 7 worków. Dobra, niech wam wyjdzie nawet tam 150 zł. 100 niech wam wyjdzie, no, prędzej. Więc jeżeli chodzi o materiały, było super tanio. Okej, okay, pora na podsumowanie kosztów. Żwir kosztował mnie 450 zł, ale zostało mi jeszcze 30% tego żwiru. Cement kosztował 700 zł, ale myślę, że zużyłem tego żwiru za około 400. Zbrojenie, o którym nie mówiłem wcześniej, kosztowało mnie 700 zł, ale tutaj znowu przedobrzyłem. Nie potrzebowałem aż tyle tego zbrojenia i nie potrzebowałem tak grubego zbrojenia. Bloczki, około 60 sztuk, kosztowało 240 zł. Koszt jednego bloczka to było 4 zł. I zaprawa do tych bloczków na wymurowanie ostatniej warstwy to 120 zł. Celowo nie podaję, ile kosztowała mnie ocieplona posadzka w środku, ponieważ jest ona niepotrzebna, poradzicie sobie bez tego. Ceny styropianu też już bardzo dawno się zmieniły, więc mógłbym was tylko wprowadzić w błąd. Wychodzi na to, że cały materiał, jakiego potrzebujecie na wybudowanie fundamentu i wymurowanie z jednego bloczka ścianek fundamentu, kosztuje około 2000 zł. Subskrybuj kanał w oczekiwaniu na dalsze filmy o powstawaniu altany. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, pisz śmiało, mail znajduje się w opisie. Ja się z wami już żegnam. Na razie. Trzymajcie się.